Witamy po meczu Krzysztofa Świątka, kapitana drużyny. Chciałbym zapytać, wszystko dzisiaj wam wychodziło w tym meczu. Jaką rolę w tym meczu mieli kibice? No, na pewno zacznę od tego, że chciałbym to zwycięstwo dedykować kibicom, bo wiem, jak ważne to zwycięstwo jest dla nich, dla całej tej otoczki, która kiedyś gdzieś tam była. No, my wiadomo, nie skupialiśmy się na tym, chcieliśmy wyjść na boisko, zaprezentować się jak najlepiej i myślę, że naprawdę zostawiliśmy pozytywne wrażenie po sobie i zagraliśmy bardzo dobry mecz. Przed meczem, zamiast zebrać się w kółko, podeszliście do kibiców. Czy to była zaplanowana akcja? No tak. No, to też jest dla nas mobilizacja, że gdzieś wzajemnie siebie nakręcamy, tak? Kibice i my na boisku. I widać było to od pierwszej minuty, że byliśmy bardzo zdeterminowani i dążyliśmy od pierwszej minuty do zwycięstwa, graliśmy u siebie i właśnie tak chcieliśmy ten mecz rozegrać. Wszystko dzisiaj wam wychodziło. No, myślę, że tak. Myślę, że bardzo dużo nam wychodziło, ale też zagraliśmy zgodnie z planem, tak jak zawsze gramy ostatnio konsekwentnie i nadarzyły się swoje okazje, które wykorzystaliśmy i bardzo się cieszymy po tym meczu. Czy to właśnie było kluczem do dzisiejszego wysokiego zwycięstwa? Myślę, że tak. No, myślę, że kluczem to na pewno była nasza dobra postawa, plan na mecz i realizacja założeń taktycznych, tak? Plus dodaliśmy, każdy z nas dodał gdzieś tam swoje umiejętności indywidualne i to wszystko zebrało się tak jakby w całość. I jesteśmy w miejscu, w którym bardzo się cieszymy z 3 punktów. Dziękuję. Dziękuję bardzo.